Wonder what the local delicacy is here. I hope it's spicy and fried. Oj, Tauna, kurde, lubi to, co ja lubię, czyli bardzo pikantne rzeczy. Ładnie, Tauna, ładnie. Kurde, dawno nie grałem tą Tauną, więc teraz myślę, że może być ciekawie, jeżeli chodzi o przyzwyczajenie się do kontrolek jej. Ale wydaje mi się, że nie będzie to aż tak trudne. Zapominam o najważniejszym, że Tauna nie umie slajdować. Nawet nie wiecie, jakby to ułatwiło. A co, ona ma takie mocne kopnięcie, że ona aż następną skrzynkę jeszcze ten? Kurde. Dobra jesteś, Tauna. Nawet nie pamiętam, żebyś ty miała takie mocne kopnięcie. W sumie jak ty tak tą girą wymachujesz, no to nie ma co się dziwić, że ty masz mocne kopnięcie. Się niczego nie boisz, kurde, normalnie taka druga Chloe z Uncharted. Bo dosłownie ona przypomina mi Chloe z Uncharted, może też przez strój, jaki posiada, bo pamiętam, że Chloe też miała tą taką skórę brązową na sobie. No i zarąbiście, 290 skrzynek. Teraz hop, dokładnie tak, pyk, zium. Tu mogę przyznać, że będzie ciężko zdobyć relikty idealne maksa, ale nie jest to niewykonalne, jest to na pewno wykonalne, tylko trzeba chcieć. A ja chcę. Aha, dobra, możemy tak się dostać. Kurde, ja już przez chwilę myślałem, że coś zwaliłem tutaj. A tu jednak nie. Dobra. 307. Mam jakieś dziwne wrażenie, że jednak jakieś skrzynki mi zabraknie, nie? Buja! No, wiedziałem. Dobra, niech mnie porazi prąd. Porazi, wiecie, jak ten youtuber rezi. Rezi. Rezigiusz. Dobrze jest. Skupiony jestem. Okej, checkpoint. Tutaj mamy ogromną startę skrzynek. Aj, to jest teraz ta sekwencja, o Jezu. Wow. No tu było ciężko uniknąć. Mnie to zastanawia, jak ja mam to zrobić, jak... W sumie tak, dobra, nieważne. ...331 i teraz... Hop! 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 Za szybko ten hop.
Okej, dobrze, dobrze jest, dobrze. Na razie widzę, że chyba wszystkie skrzynki mamy zebrane. Aczkolwiek mogę się mylić. Tu w ogóle też bardzo mi Kalebo się przypomina, albo właśnie Metropolis po tych takich, wiecie, wjazdach dla tych pociągów, korkociągów. Dobra, pewne jest to, że będziemy mieli klejnot za te umpasy. Tajny klejnot też będziemy mieli, więc nie będziemy mieli klejnociku za wszystkie śmierci. Znaczy, za trzy śmierci. I w zasadzie chyba za skrzynki nie będziemy mieli, bo nie wiem ile będziemy mieli skrzynek zebranych. Chociaż może nam pójść lepiej teraz, kto wie. Ja tam wolę nie wyprzedzać faktu, ale wiem, że może być słabiutko. Ale te pociągi popierdzielają, Jezus Maria. Weź teraz zdobądź tę maskę, kurde. No, jak już polecisz do przodu, to nie ma, kurde. Zginiesz. I to marnie. Spicy fried mystery food. No, zabrakło mi z 20 skrzynek. Nie wiem, gdzie one są szczerze, ale mogło być lepiej, mogło być lepiej. Zgadzam się stuprocentowo. Godzina szczytu. No to nie mamy dwóch klejnocików. To i tak źle nie poszło. Wydawało mi się, że pójdzie gorzej, tak szczerze. 55 minut, to jeszcze nam zostanie teraz jeden poziom. I potem ostatni wymiar. I retrospekcyjne poziomy, bo nie zapominajmy o nich. Retrospekcyjne, zobaczcie, mamy 4 poziomy odblokowane, brakuje nam jeszcze tylko 3 taśm. I będziemy mieli całe 21 poziomów zaliczonych. Dobra, co my tu mamy teraz? Wielka ucieczka. The Great Escape. Rayman 2, wielka ucieczka. Na PlayStation 1, PC, PS2, Dreamcast i tak dalej. O Jezu, ale wspomnienie, ale déjà vu mam teraz. Nie to, że tylko Rayman ma, wiecie, że tak powiem, monopol na nazwę Wielka Ucieczka, ale wiecie, o co chodzi. Wiecie, z czym to się kojarzy od razu. Pewne nawiązania. No, on z kolei nie będzie miał chyba za długiego poziomu, bo tylko 122 skrzynki, więc to jest naprawdę easy jeszcze. Więc Cortex to tam easy. Szkoda, że on nie ma podwójnego skoku, to byłoby dosyć fajne i ułatwiłoby na pewno ten poziom. Faktycznie, zapominam ciągle o tym, że możemy przecież robić taki pęd tutaj Cortexem. Wiecie, że wcisnąć... O, i kółko teraz. Nie, tutaj nic nie ma, czyli zebrałem już wszystko. To co mogłem, to zebrałem. Serio, ja się teraz czuję, jakbym grał w jakiś mod do Ratcheta i Clanka. A nie w Crasha, tak serio, bo takie nowoczesne miasto to... No średnio się z Crashem kojarzy. No ale fajnie, że poszli w coś takiego, fajnie, że oni eksperymentują z contentem, mimo co.
O, udało się. Super. Tam mamy ukryty klejnot. No to ten to się łatwo zdobywa. To już nawet pamiętam, że chyba na livestreamie mi się udało go zdobyć, więc easy. Diabełek. To nie jest diabełek. A w Twin Sanity to był anioł. No bo był, no. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Znowu się za bardzo rozpędziłem. No i teraz mamy ukryty klejnot, tylko tak trochę słabo ukryty jest ten klejnot, skoro go widzimy. To tak bym powiedział tutaj, że twórcy się nie postarali. Ale jestem kurde zły, niedobry, krytykujesz tylko. Tylko byś krytykował, sam byś lepiej nie zrobił. Więc się zamknij, Michał. O, i widzicie? Proszę bardzo, macie kurde co chcieliście. Wykrakaliście i zginąłem, kurde. Wy niedobrzy, kurde, jesteście, normalnie. Czekacie tylko na to. No i się w końcu udało. 51 na 122. O kurde, o kurde. To jeszcze nie koniec. O, i pięknie, pięknie. Dobra, mamy klejnociki za łumpasy. Przynajmniej po coś są teraz te łumpasy użyteczne, poza żyćmi oczywiście. I mamy, kurde, checkpoint. I 18 śmierci, kurde, ja to rekordy będę bił. Wbijał, a nie bił. Bo to zabrzmiało, jakbym, kurde, chciał powiedzieć wbijał i bił jednocześnie. Wbił. Dobra, uwaga, bo zaraz nam kowadło na ryj spadnie. Już będziemy mieli spłaszczoną mordę i wtedy spadnę w dół i będę miał 20 śmierci. Śmierdzi. Śmierdziele jedne. Tutaj będą ciekawe... Ciekawie się będzie tutaj robiło relikty ten, idealne na maksa. Chcę to zobaczyć, kurde, jak to będzie wyglądać. Dla ciekawskich ja to w ogóle nagrywam 8 listopada o godzinie 15:20. Bo wiecie, chcę, tak jak już na początku wam powiedziałem, chcę te wszystkie serie pokończyć, które zacząłem. Struth! Who cooked it? Heat was too high. That's why it was all rubbery inside. Subpar grill marks too. I liked the pickled wumpa leaves. Cortex, you can't! Why did you not see it before?
No i lecimy, kurde, z Koksem. Cortex się okazał jak zwykle zdrajcą i wykorzystał chwilę naszej nieuwagi. Zarąbiście w sumie, bym mógł nawet rzec. I teraz musimy lecieć do jego sterowca i tam zaczniemy ostatni jakby akt gry, dosłownie ostatni wymiar. Wolałem poświęcić, bo jestem ciekaw, czy udało mi się wszystkie skrzynki zdobyć, nie? Tak więc zobaczmy, czy się uda. Ale kurde, kiszone liście, łumpa, fuj, jakie to musi być obrzydliwe. W sensie dla mnie pewnie obrzydliwe, dla nich pewnie dobre, no bo to są ich takie przysmaki. Tak jak dla nich pewnie byłby kebab obrzydliwy, a dla nas nie. Czy tam inne hot dogi, czy inne tego typu, kurde, rzeczy. Ale tutaj mówimy jakby o tych zwierzętach, a nie mówimy tutaj o ludziach. No bo wbrew pozorom Cortex jest chyba człowiekiem, co nie? Myślę, że Cortex by czegoś takiego nie zeżarł, chociaż kij go tam wie w sumie, co on tam je. Z racji na jego posturę wydaje mi się, że mało je. Ta w ogóle sekwencja bardzo mi się z Unchartedem skojarzyła, bo w Unchartedzie trójce była właśnie podobna sekwencja, gdzie musieliśmy się na statek. Boże, co ja mam ze statkami? Do samolotu dostać. I to tak, kurde, chyba nawet na livestreamie na ten temat się wypowiadałem, z tego co mniej więcej pamiętam. Już wiadomo, nie pamiętam, bo ja akurat takiej dobrej pamięci to ja nie mam do swoich tekstów. Bardziej to ja mówię na zasadzie takiego, wiecie, czystego spontanu, a potem jak wychodzi już zakończenie, to już praktycznie nie zwracam na to uwagi, co ja tam gadałem kiedyś. I co, tyle? Czy coś jeszcze mamy ze skrzynek? Chyba tyle. Jo. Ty, wszystko zdobyliśmy. Ale numer. No, to tylko nam brakuje klejnocika za 3 śmierci. To też jest do ogarnięcia, tak więc to se na spokojnie ogarnę. There's another way I can break this cycle of endless fighting between us. I can go back to where it started. I can undo my greatest failure. He means you, Crash. Bye-bye, bandicoots.